Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stories of Seasons Pioneers of Olive Town. Moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj jest z tego co widzę 7 dzień jesieni i Lovett ma dzisiaj urodziny, a co za tym idzie, będziemy musieli mu tutaj podarować prezenty, dodatkowo też zrobić kilka rzeczy, które no jakby nie patrzeć lubi. Ale jak to wyjdzie, zobaczymy. Najpierw musimy przejść się po naszej tutaj terenie i zobaczyć, co i jak nam się ogarnęło. Dodatkowo oczywiście posprzedawać część rzeczy, która mi się absolutnie już do szczęścia nie przyda. Tutaj, jeżeli też dobrze pamiętam, mamy masę ryb do sprzedania, więc też będzie śmiesznie na pewno, bo już wiem, że mi się wszystko nie zmieści. I nawet pewnie po sprzedaniu ryb już mi się nic nie zmieści, prawda? No oczywiście zostało jedno miejsce, także typowo będziemy sprzedawać nie wiadomo jak długo. Więc cóż, jest jak jest. Natomiast, co dzisiaj w planach? Plus jest taki, że nie musimy za bardzo już chodzić na nasze farmy związane tutaj z tymi... no, jak one się nazywają? Z czym? Z drzewami, przynajmniej na razie. Ponieważ tutaj nic więcej nam tak na dobrą sprawę z tego nie wyjdzie. No natomiast ten nieszczęsny Lovett dzisiaj jest i też zadania dla niego. Ja wydaje mi się, że nie mam takiej ilości rzeczy, którą on byłby zadowolony niestety. No ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. W każdym razie zabierzemy się najpierw tutaj za zebranie wszystkich rzeczy. Czy coś my tutaj mamy do dołożenia? Widzę, że słodkie ziemniaczki nam wyrosły. Bok czoje, okra chyba... Nie, okra też jeszcze nie jest do zebrania, ale okrę możemy zasadzić, te dwa dodatkowe, które nam tutaj zostały. Marcheweczki również. Więc od razu możemy zasadzić. Także słuchajcie, plan jest generalnie taki. Idziemy ogarnąć kwestię związaną ze zwierzętami. No a później ciśniemy Lovetta, więc hehe, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, Giant Sweet Potatoes'a ja sobie w ogóle może wezmę, bo wydaje mi się, że chyba tutaj możemy wrzucić i chyba tak zrobimy. A, ja nie mogę tego wyjąć. Dobra, to zróbmy tak, zniszczmy to. Bo tutaj widzę, że nam się chyba kolejny Giant zrobił, ale zbierzemy i zobaczymy. O, nawet dwa! To dobrze, będziemy mogli wrzucić. Mamy trzy, więc jak wrzucimy 12... Dobra, niech się te 12 przerobi, jak później będziemy coś mieli, to jeszcze się dorzuci. Okej, okay, ale tu chyba też wszystko... no tak, słodkie ziemniaki rosną dłużej niż raz. Okej, okay, dobra, tu jeszcze mamy chili peppersy. Jest też elegancko, także możemy sobie to odłożyć. Więc dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Aczkolwiek dalej jestem przerażony sytuacją związaną z tymi... z tymi rybami i w taki sposób, jaki to leci niestety. No ale co zrobimy, nic nie zrobimy. Jest tak jest. Dobra. Widzę, że powyrastały nam chyba jakieś tutaj kwiatki. Więc dobrze będzie je zebrać, bo już widzę, że będziemy musieli tutaj wrzucić nowe. Dobra, i teraz widzę wszystko do zebrania. Zastanawiam się, czy więcej... O, zebrałem tych po drodze. Okej. Okay. A, i te nie są jeszcze do zebranka, to tamte chyba też jeszcze na mnie wyrosły, dobra. No tylko teraz jest kwestia taka, co my tutaj mamy w większych ilościach, co moglibyśmy wrzucić? No właśnie. Myślę, że na pewno róże. I coś, co nie będzie mi potrzebne później. W sensie barwnik, taką dobrą sprawę. Petunia chyba też nie wychodzi, zwykły barwnik, weźmy nemofilię. Dobra, to wszystko wrzucimy. Natomiast... mam pewne wrażenie, że będziemy musieli nieco więcej kwiatów chyba zasadzić. A nie wiem, czy dzisiaj będzie w sumie sklep otwarty, więc to swoją drogą. Także dobra, cyk. No i tak, jak tutaj skończymy tą trzecią farmę, pierwsze co robimy, to idziemy na wszystkie nasze mapy, te takie wiecie, normalne, plus na tą zimową wejdziemy, dlatego że tam chyba będę mieć już kolejną porcję nasion, jeżeli chodzi o Napa Cabbage, więc dobrze będzie to oczywiście ogarnąć. Dobra, powiedzmy, że wrzucone. Tego miodu chyba na razie nie będziemy przerabiać, bo my tutaj i tak trochę tego różnego miodziku mamy, tylko obawiam się pewnej rzeczy, mianowicie mam tylko dwa różne miody.
A wydaje mi się, że będziemy potrzebować chyba jeszcze jakiegoś. No dobra, na razie niech będzie jak jest, nie będziemy się tutaj tym miodem przejmować. Chociaż wiem na pewno, że będzie mi do gotowania potrzebny. Teraz tak, na wszelki wypadek... A, nie tak. Na wszelki wypadek wezmę sobie, ale tu chyba raczej nam nie wyrosło już. Nie, dobra. Wiecie, wolę to wziąć za pierwszym razem, żeby potem nie kombinować. Dobra, teraz pytanie, czy mamy tutaj gdzieś jakąkolwiek kałużę? Mamy, pamiętajcie, że potrzebujemy jeszcze bodajże chyba 2 sztuki oliw krystali. Ale widzę, że to jak krew z nosa leci, niestety. Dobra, są mi chickeny. Ładne jajco dają, elegancko. Oczywiście standardowo jeszcze z niektórymi porozmawiamy. Te, które potrzebują mojej atencji. Swoją drogą, pisaliście mi jeszcze odnośnie kolekcji ryb, którą będziemy mieli, ale to muszę sobie usiąść na spokojnie, zrobić sobie tabeleczkę i po prostu powykluczać ryby, które już mam, a których nie mam, więc swoją drogą. Na razie to i tak utknęliśmy w jednym z questów, więc swoją drogą. Chociaż wiecie co, czytałem ostatnio odnośnie tych niektórych produktów i rzeczy, które tam ludzie potrzebowali do muzeum. I powiem tak, może być z tym bardzo duży problem. Dlatego, że niektórzy ludzie pisali, że na przykład to co ja potrzebuję, czy to jest ten Glass Slipper chyba z Ancient Lake'ów, nie wypadł im przez 3 lata jak grali, więc tu się trochę obawiam, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Brown Alpaca Wool Plus. Oż ty kurde. Kuba, nie postarałeś się dzisiaj. Aha, Grey Rabbit's Fur dostaliśmy. Ojejku. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Czekajcie, jeszcze się upewnię, tylko tak. Dzisiaj jest lowy, w następnym odcinku będzie, widzę, też event. Dobra, ale ładnie się ogarnie. Myślę, że tak do 12 powinniśmy się chyba ze wszystkim tutaj ogarnąć. Także źle nie będzie. Jak to wygląda? No bardzo mało nam już tego animalkera brakuje, więc mówię, myślę, że jeszcze parę dni i będzie wbity na 10. Także fajnie. Jeszcze pozwolę sobie zerknąć za... tam za to oczywiście nie zerknę. Dobra, trudno. Teraz tak, to zostawiamy tutaj, bo to jest w to miejsce. Tutaj zostawiamy podstawowe produkty. I oczywiście... A, jeszcze tu jest wełna. I tu zostawiamy oczywiście lepsze jajko. No dobra, więc wychodzi na to, że kwestie... O! Dupa. Więc wychodzi na to, że kwestie tutaj mamy w 100% zrobioną. Myślę, że dzisiaj chyba tych kwiatów nie będziemy za bardzo sadzić, szczerze mówiąc, bo mamy inne priorytety. Teraz tylko tak, musimy sobie zostawić tutaj klej. I teraz kwestia, moi drodzy, drewna. Ja tam wsadziłem ostatnio do tego dużego. I teraz tak, ja w ogóle myślę, że tutaj część logów i tak posprzedaję, bo mamy ich stanowczo za dużo. Ja myślę, że 2 staki wystarczą w zupełności tego podstawowego drewna, właściwie może nawet 1 wystarczy, bo ja w sumie chyba nie mam za bardzo na co przerobić tego drewna. A nie, możemy przerobić na wooden fence. I teraz generalnie tak, wiem, że jest jeszcze osiągnięcie za to, żeby wykraftować 2000 przedmiotów. I zastanawiam się, wiecie co, czy może tego drewna nie przekraftować, bo w sumie ja nic z tym drewnem za bardzo nie zrobię. A może nawet... Dobra, przekraftujmy to wszystko. Nie wiem, czy to mi w ogóle będzie w jakikolwiek sposób zaliczało. Tak, The Pineapple Crafting, czyli biliśmy te 2000... Okej, dobra. To może nawet jeszcze więcej wykraftujemy. Mówię, ja z tym nic nie zrobię, a to i tak wszystko pójdzie do sprzedania w takim razie, bo nie zrobimy z tym nic innego po prostu. A szkoda, żebym to drewno, wiecie, sobie zmarnował gdzieś. Nie wiem nawet też, czy w sumie to drożej nie wyjdzie, jak to sprzedamy. Dobra, ale zróbmy tak. Ja sobie to jednak tutaj zostawię, bo miejsca za bardzo nie mamy.
I teraz jest jeszcze tylko pytanie, czy jestem w stanie w ogóle sprzedać to. Bo powiem szczerze, że nawet nie testowałem, więc wyjmiemy jedną rybkę i zobaczymy, czy ja to mogę sprzedać. A, nie mogę tego sprzedać. A, chociaż może? Jak wyjmę? Mogę sprzedać. Po ile to w ogóle chodzi? 4, no niedużo, ale to pozbyliśmy się. Domyślam się, że pewnie cena jest podobna, jakbyśmy po prostu wrzucili drewno. Także myślę, że tutaj źle jakoś wybitnie nie jest. Dobra, więc tak, to mamy ogarnięte. Loweta jeszcze nie będziemy tutaj ogarniać. Tutaj nam się wszystko robi. Sprawdzę jeszcze tylko, czy tutaj mi nic nie wyrosło, ale widzę, że... A, fasola nam wyrosła. Także fasoli chyba też nawet nie będę tutaj wrzucać za bardzo do przerabiania, bo jeszcze mamy. Więc weźmy 8 sztuk. Dobra, tutaj jakieś dżemy, inne rzeczy, to nie będziemy w ogóle się nawet w to bawić. I teraz tak, lecimy po kolei. Stonebreaker Valley. Do drewna nawet nie będziemy zaglądać. Jeżeli tutaj nie będzie dzisiaj orykalkum, to nie będę... O, jest jedno. To sobie zbierzemy, ale nie będę za bardzo kombinować, dlatego że dzisiaj chciałbym się skupić bardziej na gotowaniu i na tych recepturach dla Loweta. Więc sobie odpuścimy. Dobra, Verdant Hit i Woodcutter to nawet nie będziemy w ogóle chodzić. Pójdźmy do Sprite'ów. I potem jeszcze sobie skoczymy oczywiście na tą zimową mapę. Dobra, dodajmy tutaj te 20, ale widzę, że już jesteśmy na dobrej drodze, żeby tutaj wszystko wymaksować. I teraz tak, do jedynej, w której idę, to jest do gotowania. Tego widzę, dzisiaj nie ma. Co dzisiaj mamy w sklepie? Absolutnie nic. I to jest wszystko. I jeszcze z rybnym może pogadamy. Dobra. I lecimy do Horfrost, bo poprzednio, jeżeli dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku ogarnęliśmy sobie tutaj... A, jeszcze mi się nie zrobiło. Bo w poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, ogarnęliśmy sobie kwestię związaną z tymi... z drzewami, więc i tak będziemy musieli odczekać te 15 dni, bo tyle wszystko rośnie, także... Ja myślę, że nam za parę dni oczywiście przyjdziemy, zobaczymy, czy to w ogóle rośnie, ale powinno, bo jeżeli dało się zasadzić, to nie powinno być problemu. Dobra, tu jest potato salad. Ja mam co prawda tutaj, słuchajcie, rozpisane, co nasz kolega potrzebuje. Ale też nie wiem, czy będę w stanie mieć dla niego najlepszy możliwy prezent. Bo to też są jakieś dziwne jedzenia, które on wymaga. Także, no cóż. Zobaczymy. Dobra, orykalkum widzę, że dalej nie mamy, żeby przerobić kolejną sztabkę. Trochę lipa. No dobra, ale teraz kwestia jest taka. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Loweta, on generalnie lubi jakieś bardzo wymyślne rzeczy. I teraz tak, to jest jakaś aquapazza, calcoz, caprese, champignon a la plancha, grilled gar, onigiri i coś jeszcze, czego nawet nie jestem w stanie przeczytać. Seasher torte? Jakieś coś dziwnego, więc... no nie wiem... O, mam kalkoc. O, to mamy to. To chyba po prostu zrobimy w takim razie, bo skoro mogę i już widzę, że jest jakaś rzecz, którą mamy, to ja ją po prostu ogarnę, bo wolę zrobić to teraz niż później. Dobra, czyli słuchajcie, prezent dla niego mamy, jeżeli o to chodzi. Więc tak, ja sobie ten prezent machnę tutaj, żebym się nie pomylił i teraz jest kwestia kolejnych dań. I moi drodzy, nie wiem też, czy mam wszystko, natomiast tak, widzę, że on lubi sałatkę, na pewno to jest. I to chyba jest jedyna rzecz, którą mogę zrobić, dlatego że nie mam czegoś takiego jak spinacz salad. Więc tutaj potrzebujemy jakąś krewetę i jakieś inne owoce morza, więc ja sobie to od razu zerknę i zobaczymy, czy ja w ogóle to mam, ale powinniśmy mieć. Tylko że tak, on potrzebuje to minimum na 6 jakość, więc no musimy mieć lepsze rzeczki, tak? Natomiast myślę, że może się uda zrobić z tego squida tą krewetkę lepszą jakąś weźmy. No tutaj na pewno mamy, dobra. Więc myślę, że to wyjdzie. Także po kolei. To, czego nie będę miał do zrobienia, no to będę musiał sobie, widzę tutaj ewidentnie, spisać gdzieś. Dobra, i to jest Yam Woon Sen. Powiedzcie, że to wy... No raczej powinno... O tak, tylko że ten ogórek nieszczęsny. Dobra, więc to mamy zrobione. Miałbym też do was prośbę, jeżeli ktoś jest tutaj ogarnięty
jakbyście mogli mi wypisać pod tym odcinkiem, co ja mu dzisiaj ugotowałem, będę wdzięczny, bo nie mam odpalonego nic, żeby tutaj cokolwiek niestety sobie zapisać. Teraz tak, kolejna rzecz to jest zupa cebulowa, której widzę już, że nie mam, więc chyba nawet nie będę próbować, ani wydaje mi się, żebyśmy zupę cebulową mieli. Potem jest fried tuna kotlet. Też pewnie tego nie mam. Prawda? Fried tuna. Oczywiście, że nie mam, to już widzę, że nie mam. Matsutake rice. Tutaj wydaje mi się, że chyba matsutake... ale raczej też nie będziemy tego mieli. No i właśnie tu się pojawia problem, że my musimy, słuchajcie, powbijać nieco bardziej. Jednak... no możemy ugotować co najwyżej ryż. Dobra, czyli kolejnej rzeczy nie będziemy mieli. Kolejna rzecz to jest bupat pong kare albo tom yum pla. Nie umiem tego absolutnie czytać. ale tego też pewnie nie mam. No nie. Ja nawet nie wiem, czy to jest atom. Nie, to na pewno nie jest to. Także już widzę, że tego nie mamy. Kolejnej rzeczy. Teraz tak. Coffee pudding, chocolate cake, sachet totem, lemon brownies. Browniesy chyba mamy. Ale mam coffee pudding. To też jest rzecz, którą on lubi, więc to możemy mu na spokojnie zrobić. Także weźmy. I tu pewnie będzie jeszcze cukier i kawa. Dobra. Czyli na razie zrobiliśmy mu dwie rzeczy. No nie jest to może wybitnie dużo, ale jednak coś jest zrobione. Dobra, dalej jest mushroom marinade. I tutaj nie mam zielonego pojęcia, czy ja to mam, ale na pewno tego nie mam, bo nie wydaje mi się, żebym widział mushroom marinade. Nope. Na pewno tego nie mam. Na bank. Nie, to już nawet nie będę próbował. Aquapazza, tego też raczej nie mam, bo też tego nie widziałem nigdzie. Więc niestety będziemy musieli się przejść chyba po lokalach i pojeść trochę rzeczy. Potem jest tak, cream sauce, pasta, gartini carbonara, mushroom pie, cheese fondue, giant seafood pizza. To raczej tego też nie widziałem. Także chyba raczej, no nie widzę tutaj za bardzo nic, no jest jakaś pizza, ale to nie jest ta mushroom pie, no nie mamy tego, kurczę, musimy faktycznie, wiecie co, powbijać jednak ten poziom cookingu i tutaj nie ma zmiłuj się. Dobra, ale kolejną, ostatnią rzeczą to jest jogurt drink, więc to mogę mu zrobić. Jeszcze jest coconut juice, ale to tego też nie będziemy robić, dobra. Więc w chwili obecnej mamy dla niego trzy rzeczy do oddania plus prezent urodzinowy. Także to jest tyle, ale mówię, zważywszy, że tutaj raczej nic więcej dzisiaj do roboty mieć nie będziemy, wezmę ze sobą chyba trochę ryb i po prostu porobimy tak dużo rzeczy, jak tylko możemy nowych, żeby powbijać skilla, bo nie widzę tutaj innego wyjścia z obecnej sytuacji. Dobra, mam nadzieję, że to jest to. Tak, to są te rzeczy. O, i widzę, że dostaliśmy różny miodzik. Dobra, pudding. No i ostatni jogurt drink. No i najgorsze jest właśnie to, że ja tej reszty rzeczy po prostu najnormalniej w świecie nie mam. Więc mówię, musimy... to nam na pewno albo powpada w sytuacji związanej z... O, gdzie jest Lovet? Lovet? Nie widzę cię. Czy jestem ślepy? A, jest w knajpie, okej. Dobra. Chociaż, wiecie co możemy zrobić? Możemy w sumie pokusić się o to, żeby pójść do knajpy i pojeść wszystkie możliwe desery, które są do zjedzenia. Dlatego, że jak wiecie i pamiętacie, desery nam nie da... Dobra, do widzenia. Skip event. Have a meal. Pudding. O, tego chyba nie mam. Pudding chyba raczej mamy. Dobra. Tego raczej na bank nie mieliśmy. Pamiętajcie też, że desery jako desery my możemy sobie normalnie jeść. Ale tak, tutaj widzę... aquapazza jest! Small fish marinade to tutaj nie ma. Dobra, to aquapazza.
Ale to jest akwapaca. Myślałem, że to jakiś rodzaj ryby, a to się okazuje, że to jest zupełnie co innego. I tutaj, słuchajcie, raczej nie ma już nic nowego, co ja mogę się nauczyć. W ogóle nie, to tamte widzę, że miałem nawet, więc to nam zbyt dużo nie dało. Powiedzcie, że on tam jest dalej. Jest. Panie, dostaniesz dziesiątopoziomowy... Aha! No to dobra, no to skoro tak sobie jesz, to masz jeszcze... sobie dojesz. Dobrze, zerknijmy, jak wygląda tutaj sytuacja. Other dishes to na pewno nie będę. Tutaj właściwie większość tych deserów. No, pytam patca z supem, nic sup. Nie mamy, słuchajcie, tutaj nie ma absolutnie nic nowego, oprócz niektórych tych deserów chyba, bo ja ich tutaj nie widziałem, czyli właściwie no to dobrze by było, jeżeli zjemy wszystkie te desery. Bo wydaje mi się, że ja ich nie mam. Albo mamy, bo w sumie go zjadłem i... Shortcake'a na pewno nie widzi. Zobaczymy. Bo teoretycznie powinno być tak, że jeżeli coś zjemy i czego nie mamy, to powinno nam się po prostu nauczyć tego, tak? Ale widzę, że to jest kolejna rzecz, której ja się nie uczę. To ja chyba mam te rzeczy. Jeszcze tego cheesecake'a zjedzmy. Czyli słuchajcie, możemy mu jeszcze aquapadca oddać, pod warunkiem, że będę mieć recepturę na to. Nie, nie nauczyliśmy się nic więcej, więc tutaj chyba nam to zupełnie nic nie dało. Dobra, ale lecimy zrobić tą aquapadcę. No i mówię, resztę dnia raczej spędzimy po prostu tutaj na łowieniu, znaczy na łowieniu, na gotowaniu, bo mówię, musimy powbijać te skille, żeby poodblokować część produktów, bo inaczej to będziemy stać w miejscu, niestety z lowetem. Dobra, to zostawiamy tutaj, bo to jest wszystko tutaj. Miód, wiecie co, ja ten miód też tutaj zostawię, bo to jest ten jakiś taki teoretycznie lepszy. Teraz jest tylko pytanie takie, czy mamy miejsce na aquapadce? Domyślam się, że to jest aquapadca. Oliwki, czerwona ryba i jakieś skorupiaki. Dobra, let's see. Oliwki mamy, więc tutaj raczej nie powinno być problemu. Nawet bym powiedział, że sporo mamy oliwek, więc wezmę jedną sztukę. Teraz kwestia tych ryb. Dobra, mamy jedną tą dziewiątkę z tego co widzę, ale może mam gorszą. Tu nie mamy, ale mamy ósemkę. I tam były jeszcze jakieś skorupiaki, więc weźmy tego kraba. Wydaje mi się, że to powinno być to. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że tak. Nie, to nie jest... Jak? To nie jest ta ryba? Ej, przecież... Aha, bo to jest... Ona ma... Świetnie, ryba praktycznie identyczna, tylko ma inny grzbiet. No, to nie jest ta ryba, bo ta nasza, którą potrzebujemy, ma żółty grzbiet. Jezus kochany, jakie to skomplikowane wszystko. Ja mam dziwne wrażenie, że nawet tej ryby nie mam. A nie, mamy dziewiątkę. No, trudno, dobierzemy. Wiecie, równie dobrze, ja mogę tutaj część tych ryb i skorupiaków po prostu ze sobą zabrać, jak będziemy gotować tej gorszej jakości teraz. Ale no, nie sądziłem, że to tak będzie wyglądać. I oliwki, dobra. No dobra, czyli wychodzi, słuchajcie, na to, że oddaliśmy mu mniej więcej 4 rzeczy dzisiaj, tak? To był na pewno jogurt drink. To jest ta aquapadca. Coffee padding. No i ten Yum Woon Sen, tak? Czyli to są te rzeczy, które mu oddaliśmy dzisiaj, więc jakby ktoś mógł z was mi napisać, ja sobie tam ogarnę jakąś tabeleczkę i spróbuję to jakoś posortować, czyli mówię, no kolejna rzecz, którą możemy mu oddać. Widzę, że przynęta. Ale niestety zostaje nam jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Plus jest taki, że cooking nam zaraz wpadnie. I ja też generalnie zastanawiam się, jak to wygląda z tymi restauracjami, bo mam wrażenie, jakby u mnie się to jedzenie nie zmieniało, w sensie cały czas jest takie samo, jakie było. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, przyznam się bez bicia. Także jakbyście mogli mi dać znać, to byłbym wdzięczny. Dobra, to teraz zrobimy tak. Ja zabiorę tutaj wszelkie możliwe ryby ze sobą. Te, które mamy gorszej jakości. Wróć.
bo trzeba będzie z nich coś ugotować, jeżeli mamy taką możliwość, nie? Bo tak, tutaj zostawiliśmy ósemki, a tu miały zostać siódemki, to czekajcie, ja te siódemki tutaj zostawię tak na szybko, zobaczymy, czy damy radę coś z tego, z tej reszty ugotować, bo w sumie jakby nie patrzeć, ja i tak bym te ryby sprzedał, więc może właśnie weźmy je z powrotem wszystkie i zobaczymy, czy coś nam się uda zrobić. Mamy jeszcze bardzo dużo czasu, dzisiaj już też mówię, nigdzie za bardzo nie idziemy, chociaż moglibyśmy, ale o, możemy ugotować jakieś bulbal, no i tutaj mamy oczywiście resztę innych rzeczy, które też możemy zrobić, ale większość z nich mamy w sumie zrobioną z tego co widzę. Dobra, lecimy po kolei w takim razie. Aczkolwiek coś czuję, że zaraz mi się miejsce skończy w ekwipunku, prawda? Oczywiście, że tak. Dobra, pochowajmy narzędzia. Dobra, czyli tak, sałatek, nie zrobimy nic. Tutaj możemy zrobić ten bulba. Czosnek jakiś jest, ok. Dalej nam nie wpadł skill. Dalej nie wpadł. Okej, dobra. Nie wiem też, czy ja mam to jedzenie trzymać. Ale wiecie co, mam dziwne wrażenie, że ja je chyba będę trzymać, bo bardzo możliwe, że będziemy coś potrzebować jeszcze do loweta, co ja tutaj gotuję. Więc dobrze będzie to oczywiście trzymać, więc myślę, że będziemy to w lodówce tutaj ogarniać. O! Co? Jakie toppingi jeszcze ja mam tutaj dodawać? No nie! Ile tego? Za dużo. Dobra, ale tu mamy w ogóle jakieś mnóstwo dań, tych dziesiątek. Spoko. Mushroom marinade. Patrzcie, mamy pi... To co, ja wbiłem skilla, czy nie wbiłem skilla? Wbiłem. Coś nam to da? Aha, ten jest topping Swift Cooking. Dobra, no to czekajcie, no to jeżeli tutaj nam nowe rzeczy wyskoczyły, to ja się z tego bardzo mocno cieszę, bo możemy zrobić mushroom marinade. Więc tutaj chyba raczej z tego co widzę, add toppings. Nie będę chyba toppingów dodawać, bo nie ma sensu? Chyba? No dobra, cook, nie wiem, chyba tą pieczarkę też wzięliśmy jako topping. Dobra, czyli mushroom marinade zrobiliśmy i teraz czy tu mi się coś, no nie mam podświetlonych jakichś nowych. Mamy onion soup, fajnie, więc to też będziemy mogli sobie zrobić z tego co widzę, elegancko. No to chyba damy mu więcej rzeczy dzisiaj niż to co potrzebujemy. Czekajcie, mamy miejsce, mamy jeszcze miejsce. Dobra, Theo Guku, tego chyba raczej tutaj nie widziałem w naszej liście. Nie, więc to nam nie będzie potrzebne. I chyba tutaj nie ma już żadnych nowych rzeczy. Dobra, teraz sprawdźmy tutaj, co jest. Vegetable saute, tuna sandwich, to na pewno nie boiled jam sandwich. No to tutaj raczej też nie mamy tego, co on potrzebuje. Czyli to chyba nie będzie jeszcze na tym poziomie. No, tak mi się wydaje. Nut muffin, almond cookie, cheesecake. A patrzcie, czyli ten cheesecake to jednak było to, co potrzebowaliśmy. No dobra. No i tutaj mamy apple juice, strawberry milk, chai oraz... Czyli tak na dobrą sprawę. Nic więcej nie zrobiliśmy oprócz tych dwóch dań tutaj. Nie mam tutaj reszty dla niego. Chyba. Tom Gunyong. Nie, nie mamy. Tom Yun Pla mamy, ale to nie jest to. Czyli no, jakby nie patrzeć, tu tutaj nic więcej nie ogarniemy, ale no ja tutaj zrobię resztę rzeczy. Mówię, będziemy to gotować do usranej.
Bo trzeba po prostu, bo inaczej będzie problem. Dobra, czyli tutaj mamy made wszystko. Tutaj mamy to te coś tam. Ale widzę, że to i tak wszystko jest z tych najlepszych składników możliwych. Mam miejsce w ekwipunku. Mamy. No i teraz dopiero wbiliśmy superior chef. Dobra, tu już nic nie zrobimy. Możemy zrobić gotowane warzywa. Ale tak, tutaj jeszcze widzę, że jakieś ryże są mi potrzebne. Te takie podstawowe produkty. Która jest godzina w ogóle? Ło, już jest siódma. To nie, nie, nie. Czekajcie, bo będziemy mieli problem za chwilę. Zbiło mi się to. No, ten cooking widzę, że wpada nawet dobrze pod warunkiem, że gotujemy coś nowego, tak? Więc też nie jest jakoś wybitnie źle. Dobra. Może inaczej. Czekajcie, te szóstki posobieram i piątki. Najpierw pozbądźmy się czwórek i poniżej. No więcej to tutaj za bardzo nie sprzedamy, dobra. Więc tak, te szóstki i piątki zostawimy sobie wszystko tutaj. Ja się tak spodziewałem, że największy właśnie problem, moi drodzy, to my będziemy mieli z tymi rybami, z tym wszystkim, co tutaj możemy przerobić. Ja wiedziałem, że tak będzie, bo mówię, to jest jedna z tych rzeczy, gdzie sporej ilości produktów jest po prostu za dużo. I tu się z tym robi po prostu problem. Dobra, ja to wiem, że to wsadzam zupełnie inaczej niż powinno być, ale no nie będę inaczej tego kombinować i te dwie rzeczy sprzedajemy. Dobra, zobaczymy, czy możemy jeszcze do niego pójść i mu oddać te dwie rzeczy. Także słuchajcie, nie jest źle. Jakoś to się nam tutaj ogarnęło. Lovett idzie do siebie do domu. Mam nadzieję, że mogę jeszcze wejść, bo mówię, te dwa produkty bym oddał. I raczej mamy na pewno możliwość oddania. Także proszę cię bardzo, onion soup. I mushroom marinade. Także ile? 5 rzeczy? 6 rzeczy mu oddaliśmy dzisiaj. Ale tu jeszcze jest kilka, czyli salty, mellow. 4 rzeczy. 4 rzeczy musimy mu jeszcze oddać. To nie jest tak źle. Nie jest tak źle, ale wiem na pewno, bo czekajcie, my jesteśmy generalnie na poziomie 4, potem jest poziom 5 chyba. I to już jest chyba ostatnie. I tutaj, jeżeli dobrze pamiętam i dobrze sprawdziłem, to będzie wymagało od nas najlepszych możliwych, czyli chyba 10. Tak, quality level 10 or higher. Więc, no ale na dobrej drodze jesteśmy, nie? Jak to się mówi. Także nie jest źle. No dobra, idziemy spać. Nie sprzedamy tutaj dzisiaj nic więcej. Fajnie, że się udało ogarnąć troszeczkę tego Lovetta, więc ja tutaj jak najbardziej na plus. Szkoda tylko, kurczę, że to będzie tak długo niestety trwało. No jakbym miał jeszcze dom ulepszony, to też... A tu w ogóle jeszcze mam jakieś 10. Ojejku. Za mała ta lodówka. Przyznam szczerze. Ale tutaj nic nie zostawimy. Dobra, ale wiecie co? Może zróbmy dla tej. Dla naszej... A, herbty nie zrobię, ale możemy chyba zwykłą zrobić, nie? Tak, to ja zrobię. Ja wiem, że to nie jest zbyt dobrej jakości i ona lubi też inne rzeczy, jeżeli chodzi o prezenty. Ale myślę, że dawać jej obojętnie jak to też lepiej niż nie dawać wcale, prawda? Dobra, idziemy spać. No i w następnym odcinku będzie event, więc tutaj raczej, no nie wiem, zobaczymy, pewnie coś też pogotujemy. Chociaż niektórych składników mi zaczyna, widzę, powoli brakować, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie, ja wam za dzisiaj dziękuję. Będę wdzięczny, jeżeli ktoś z was mi tam zapisze te rzeczy, które ogarnąłem, chociaż postaram się ogarnąć samemu w następnym. Aczkolwiek co, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, no i co? Do następnego, cześć, pa, pa.